Witam was w kolejnym odcinku Minecraft Ferena na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy coś wielkiego, bo ostatnio wyszedł snapshot, który dodał nowe biomy do Netheru i naprawdę dużo rzeczy dodał do Netheru. Jeszcze nic o tym nie wiem, Dokness. I dzisiaj przejdziemy się z dealerem do Netheru, do nowego Netheru z 1.16 i zobaczymy, jak tam jest, co tam nas czeka. Dokness, Feren jest oficjalnie na 1.16? Tak, od dzisiaj Feren jest oficjalnie na 1.14, widzicie? Przyszedłem jako administrator plików i od razu porządek. Nagle dużo się dzieje na Ferenie, więc zostawcie łapkę w górę, a za mną możecie zobaczyć, że jest mój nowy domek. Ile ma być łapek? Ile ma być łapek? Dobra, słuchajcie, jak nie będzie 10 tysięcy łapek w górę, to koniec z Ferajną. No. No mój Boże, wtedy to trzeba zrobić kissing challenge. Nie, nie, Boże. Wracając do tematu, tak jak widzicie, za mną jest mój nowy domek, którego jeszcze nie widzieliście. Widzieliście tylko jak, znaczy tą górę. I dzisiaj wam pokażę, najpierw zanim pójdziemy do Netheru, to pokażę wam mój domek, ale uwierzcie, że naprawdę jest przekozacki. Więc chodź, dealer, bo ty też go nie zwiedzałeś za bardzo, nie? No właśnie, nie, ja nie widziałem ani Netheru nowego, ani swojego domku. Jestem dobra. Jeżeli chodzi o wejście do mojego domku, on widzicie, znajduje się na takiej górze, to ścieżka jest tutaj w tym miejscu, czyli... Tak, mogę ja prowadzić po twoim domku? Nie. Bo nigdy ty... nie widziałem, ja prowadzić. Słuchaj, popatrz. Dobra. Tutaj, tam jest okno widoczne, takie małe, ale no, wow, do czego to jest okna, to to okno wygląda tak jak ten kształt na moim skinie, ten tutaj jakby, wiecie o co chodzi, nie? Wow. Ale to spokojnie, zaraz zobaczyć co tam jest. Chodź, dealer, na razie wchodzimy. Jest super, super ładny. No wiem, wiem. Jakby od razu widać, powiem... ktoś ci pomógł. Od razu powiem, że budowałem z żelaznym, ale to nie tak jak ostatnio, że budował mi cały domek. Budowaliśmy go, no, naprawdę długo, bardzo długo. I tutaj wszystko robiliśmy wokół. Jak widzicie, tutaj po wejściu jest na lewo oczko wodne. Na wprost jest wejście do domku, a na prawo... Patrz, chodź stary na prawo, chodź się najpierw zobaczy, co jest na prawo. A jest wulkan cały czas w środku? Nie, nie ma, jest piwnica, zaraz zobaczysz. Chodź. Ale przydał ci się mój wulkan? Nie, w żadnym sobie nim się nie przydał. Kilka razy zginąłem prawie. Czemu nie możesz postawić bloku? Jakiego bloku? Razem baga. Przecież nie masz bloku w ręce. A, właśnie. Okej, dobra, nie wiem o co mu chodzi. Ale ja mam baga, nie serio. Dobra, chodź tu, dealer, nie interesuje mnie to, czy masz bloki w ręce, czy nie masz bloków. Chodź za mną po prostu. Tutaj, jak widzicie, jest taki malutki tarasik. Ej, ty mówisz do domu, nie miałeś iść do domu, stary, tylko tutaj na zewnątrz. Chodź tu, Boże, ile ty trudności sprawiasz, tu minuta ciebie czekam. Tu jest taka ławeczka i proszę bardzo, taki jest widok, jak widzicie, jest naprawdę, naprawdę przednio. Co o tym myślisz, dealer? Co? Co lubisz robić na tej ławeczce? Na przykład brandkować, ale z dziewczynami, nie z tobą, więc jakby no. Możemy teraz przejść do domku. No oczywiście kwiatki wszędzie są tylko niebieskie, bo wiadomo, trzymamy się kolorystyki. Po otworzeniu drzwi też od razu... Ej, był tu! Dobra, dealer. A po wejściu do domku widzimy... taki oto dywan. Na prawo jest tutaj wejście do takiego, powiedzmy, pomieszczenia typowo robotniczego. Tutaj także mam kowadło i szlifierkę. A tutaj jest wyjście na taki malutki tarasik, gdzie tak naprawdę mam jakieś tam podstawowe rzeczy do jedzenia, żeby nie umrzeć z głodu w razie czego. Więc mam melony, mam marchewki. Dużo tego tutaj nie ma, bo nie widzę sensu, bym miał mieć tego więcej. Tu jest enchant. Aha. Enchant jak enchant. Niezły, niezły, fajny. I tu jest malutki ogródek, ale a na górze... Enchantu z naszego spawnu, nie? Nie, stary, ja mam dużo rzeczy, zaraz zobaczysz w ogóle, bo odkąd minął ostatni odcinek w stanie, to minęły 2 dni jakoś, nie? Coś takiego, więc jakby dużo się zmieniło. Jakby dużo czasu miałem na wszystko. Bogaty. Tu jest taka malutka, skromna sypialnia, bo nie miałem już gdzieś tak naprawdę wepchać. Tutaj, no co, mini magazyn, który może przyniósł kiedyś na dół. Ale właśnie, a propos dołu, dealer, wiesz, gdzie jest piwnica? Czekaj, ja mam problem. Jaki masz problem? Jest, Czemu wziąłeś? O, dobra, opowiadaj o piwnicy. Ja się chciałem zapytać, dealer, czy wiesz, gdzie jest wejście do piwnicy? No, gdzie jest? No, gdzie jest? Pokaż mi swoją piwnicę. A, co, myślałeś, że tutaj? Nie, to by było zbyt chytre. Tak, i popatrzcie, tutaj w tym ogródku jest ukryte wejście. Oczywiście jest tutaj napisane na tablicy, że to jest uwaga tajne. I tak to tutaj wygląda. To jest moja malutka piwniczka. Znaczy malutka, nie taka malutka. A tu jest to okno, które właśnie widzieliśmy z zewnątrz. Czyli stąd widać, tutaj do domku idzie. Klimatycznie tu masz, powiem szczerze. No fajnie, fajnie. Jakby nie wiedziałem, co tutaj za bardzo zrobić. Naprawdę. Miałem tylko pomysł na piwniczkę. No i stwierdziłem, że dam tutaj po prostu rzeczy do alchemii. Więc jest jakaś tam jedna skrzynka, która jest jeszcze pusta. Bo ona będzie taką robotniczą. Tutaj mamy cauldron, wiadomo. A, no i te braving sandy, które gdzieś tam z wiosek pozbierałem.
poziom 1, a tam nic nie ma, ale myślałem, czy by jeszcze nie zrobić zejścia jeden poziom w dół, bo pod tym wszystkim jest ten wielki krater, który dealer wybudował, także no wiadomo, nie? Najlepsze stąd jest w ogóle wyjście, bo żeby stąd wyjść, trzeba stanąć tutaj, kliknąć i was po prostu wyrzuca. Dobre. Więc myślę, że to jest naprawdę, naprawdę super. Lubię to. Według mnie to jest jeden z fajniejszych domków, w jakich mieszkałem. Przynajmniej mi nieskromnie powiem, że się podoba. A tu no, mamy jeszcze tą gniojarę. Jest lepszy niż wszystkie inne twoje domki na Ferrari na pewno. No, dziękuję najlepszy, bardzo. Najlepszy. I uwaga, szachmat, wszyscy co mówili, że będziesz mieć niebieski dach. No, ale wiesz co, wczoraj gadałem z żelaznym i żeśmy tak właśnie wczoraj wykańczali dach. Żeśmy gadali na temat tego, jaki dach powinien być i mieliśmy dużą rozkminę. Bo... niebieski. No nie, najpierw był pomysł, żeby w ogóle ten domek inaczej na początku wyglądał. Znaczy miał wyglądać, bo miał z całego kamienia być w dużej części zrobiony. No a potem jeszcze z kobla planowaliśmy dach z jasnego tego. Już w pewnym momencie nawet miało być siana ten dach. No ale w efekcie jakby na szczęście jest tak jak jest i jest dobrze. No, jest. Piszcie jest, jak wam się podoba mój domek. Mam nadzieję, że jest w miarę spoko. A co z netherem, Dokne? A jeżeli chodzi o nether, to ja sobie zbiorę moje rzeczy, bo dzisiaj porozrzucałem te tamte wcześniejsze, nie? Masz tu portal? I one są w tych skrzynkach. Nie, tutaj nie mam portalu. Ale w ogóle straciłem w pewien głupi sposób zbrojkę. Jak tam wiadomo, zajmowałem się wszystkim. Albo dobra, wezmę to po prostu ze sobą i pójdę tutaj na dół. Więc muszę sobie niestety zbrojkę na nowo zrobić. Więc... chcesz doprowadzać do siebie stację kolejki? Jakoś podziemną, żeby była? Tak, o tym już też gadałem z Itesimem. Boże, z żelaznym. Musiałeś, ktoś musiał. I jakby powiedział, że kiedy będę chciał budować stację, albo po prostu kolejkę, to że mam się wstrzymać i poczekać na niego, żeby on to ze mną zrobił. Okej, brzmi ciekawie. A wezmę sobie w sumie jeszcze 3 diamenty, bo dużo tego eku w sumie ostatnio straciłem. Raz, dwa, trzy, dobra. No i tak naprawdę nie wiem, czy jest coś, co powinienem brać ze sobą. Coś, na co powinienem jakąś szczególną uwagę kłaść. Ej, Doknes, masz może nie strzały, tylko groty do strzał? W sensie flinty? Nie. Szkoda. Może ja mam w domku, zobaczę. No. O nie, bo mi się spaliły schody, u mnie jest jakaś masakra. Piorun, tylko lawa mi podpaliła się i wszystko się spaliło. Teraz muszę jakoś... o jest. Mam dużo strzał w sumie. To weź trochę daj, jeżeli... A też mam dużo strzał, dobra. No. A ja mam ponad 2 staki strzał? Ja się też mam 2 staki strzał, stary. Nie wiem już skąd, z jakiej wyprawy. Okej. Ej, ale słuchaj, bo jest sprawa. Ja wiem, z kurczaków pewnie, no. Zanim pójdziemy do netheru, chcę skorzystać, bo jakby też widziałem komentarz, nie wiem czy pod twoim odcinkiem, czy moim, ale... pojawił się głos, że nigdy nie skorzystaliśmy z bałwana. I chciałbym skorzystać z bałwana na blazy mieć. Nie. A czy śnieżki działają na blazy? Tak, śnieżki są najlepsze na blazy. To ciekawe. Szczerze mówiąc, tego nie wiedziałem. Wiedziałeś? Mówiliśmy o tym w naszym odcinku Doknes w rzeczach, wiesz, Minecraft. Tak, tak. O nie, ale to było tak dawno, że już sam pozapominałem. To było prawie 4 lata temu i jakby chciałem powiedzieć, to były dobre odcinki to były. Jeszcze trochę i będziemy mówić, no, 10 lat temu, to będzie straszne już wtedy. Gorzej będzie, o, jak byliśmy młodzi, to nagraliśmy taki odcinek w Minecraftie! No, mam nadzieję, że tak nie będzie. Jakby... trzymaczki! Zostawcie łapkę w górę! Natychmiast! Dar przekonywania. Tak wygląda moja góra, kiedy się już robi powoli ciemno. To znaczy jest fajnie oświetlona w miarę. I naprawdę jakby no, dużo jest bardzo tamtych lamp. A gdzie ty jesteś, dealer? No, ja jestem już u nas na spawnie i jestem w twoim starym pokoju. Co zrobimy? Ej, bo ja przerobiłem twój pokój na pokój dla bezdomnych, tułek. Może zrobimy przytułek dla bezdomnych w naszych pokojach starych. Słuchaj, rób co chcesz, ja tam nie mam zamiaru wracać. Mi jest okay, dobrze w moim nowym domku. Co? Jest tu portal, to chodź. No idę. Właśnie o tam nie! Zmierzam. Nie, Doknes, ale przekleństwo. Jakie przekleństwo? Nie, bo ja mam... o nie, mam łopatę z silk touchem i nie mogę zbierać śnieżek, dlatego że zbieram te takie, wiesz, płytki śnieżne, a nie śnieżki. A ja mam łopatę akurat zwykłą. O Jezu. Jakbyś chciał, ale nie wiem, czy chcesz. Nie będę cię przecież na siłę tam wpychał, nie? Nie! O nie, i znowu to przeleciałem. Najbardziej co mnie cieszy chyba przez wyprowadzenie się to, że nie muszę w tej windzie w końcu się męczyć. Tak, to jest najgorsze. Zbieraj dużo śnieżek. Ej, ale te śnieżki się naprawdę szybko zbiera. A tak naprawdę to nie powinno być tak? O, proszę bardzo. No i teraz jest git. Teraz jest git. Słuchaj, trzymaj śnieżki, proszę bardzo. Więcej ci ich nie będę zbierał, bo mi się nie chce. Idziemy po prostu do netheru i czas odkryć, dealer, nowe biomy. Let's go. Tak, wiem wszystko, już sobie czytałem tam na Mojangu, co dodali. O, to jest i słuchaj, sam, dealer. Wtedy, tak, nether został ten sam, to znaczy nie zmieniałem mapy, nie usuwałem jej, więc ale... dalsze tereny się generują niestety dopiero tam dalej gdzieś, gdziekolwiek po prostu trzeba dojść, więc widzimy się po cięciu. Jak widzicie, przed nami znajduje się niebieski las. Jest to nowy biom w Minecrafcie. A ja sobie tutaj, dobra. Co? Mega daleko od naszego spawna, faktycznie nie, ale... trochę. What? I patrz, w ogóle nie wiem, czy zauważycie, ale są
są nowe dźwięki w Minecrafcie. To jest taki jakby nowy glowstone i to jest mega, to jest blok, po który tutaj się przede wszystkim udałem. Tak, stary, to świeci normalnie, a to, to jest w ogóle drewno. To jest niebieskie drewno, stary, popatrz, patrz na mnie, dealer, patrz. Niebieskie deski, czaisz to? Niebieskie deski, stary, w Minecraft. Co? Tego są sadzonki, wypadają? Kurczę, wydaje mi się, że tak. A to są, ja chcę z tego domek. Wrapped root. Z tego? Z niebieski nie domek wiem. Chcesz? Okej. Okay. Widzę, że czujesz się jak w raju, tak, co? Tak mogłeś mieć z tego. Byśmy nadal niebieski, a miał być inny. No, powiedzmy. Co powiedzmy. To jest? No, więc to jest naprawdę... Oj, są nowe grzyby od razu tutaj. Popatrz. Pyk. Patrz, mam nowego grzyba. Chcesz zobaczyć nowego grzyba? Tak. Tylko czekaj, chcę... Co ty tu robisz? Wykupuję te rzeczy na pamiątkę. To jest stary dirt. To jest trawa nederowa. Ale to trzeba zbierać kilofem, wiesz? Tak. Ej, patrz na mnie. No. Grzyb. Nowy. Niebieski, kozackie, co nie? Mega! Tutaj są jakieś rudcy. Nie wiem po co one są, ale wiecie co? Pozbieram trochę tego, piszcie w komentarzach, bo już zapomniałem. A to jest chyba. To jest chyba kwarc normalny, nie? Dobra, to jest kwarc, bo nie wiem czy wiecie, ale w tej wersji Minecrafta doszedł nowy rodzaj zbrojek. Okej, okay, jakie? Nie. Lepszy niż diamentowy, nie mów, że o tym nie wiesz. Nie gadaj, no mów, o co chodzi? Stary, jest nowy surowiec w Netherze, który pozwala ci zrobić czarną zbroję, stary, która jest silniejsza niż. Diamentowa. Nie gadaj. No. Gdzie on gdzie to jest? Gdzieś się spawnują, ale trzeba je kupić, jakbyś szukał diamentów. No cóż, jakby tutaj niebieski biom wygląda jak wygląda, a gdzieś tutaj obok były jeszcze czerwone, więc chodź dealer, przejdziemy się trochę dalej i poszukamy, bo ten las, który tutaj widzicie, występuje w dwóch odmianach, tak? Czyli czerwonej i niebieskiej. Wow. A ta czerwona, no nie wiem w sumie, poza kolorem to się nie różni za bardzo chyba niczym. Tak? Ale no. Nie jest. Ale naprawdę, jaki to jest wypas, ale mi się to podoba. No, to jest jakby... strasznie dobre. W końcu Nether przestał być taki nudny. W końcu jest jakiś ciekawszy. Co się tutaj jest dzieje? Po co tu przychodzi tak naprawdę? Poza tak. Wygląda, kurde, jak dla mnie bardzo magicznie i bardzo fajnie. No, ale totalnie jak z modów, jak nie? No, trochę tak. A tutaj jest nowy rodzaj bloku znowu, popatrz. Nie podoba mi się ta teksturka, brzydkie. A pokazałeś ci coś fajnego? Masz zapalniczkę? Nie. Okej, okay. To w sumie słabo. Tak. No, sobie, ale co to robi? Stary, tym się robi niebieski ogień. Nie gadaj. Jak to podpalisz, to ogień będzie niebieski, nie czerwony. Spójrz, wszystko tu jest niebieskie teraz. Tak, tak. Bo Nether, teraz ja to zauważyłem, dzieli się po prostu... O, tam na lewo jest niebieski ogień, stary. Patrz, co? Widzisz, jest niebieski ogień w Minecraft. Patrz, dawaj, pójdziemy tam do niego, pójdziemy. Musimy to przebadać. Trzeba to ogarnąć. To jest grane. Nareszcie, coś się dzieje. Wow. Nareszcie, Minecraft. Brawo, Mojang. Tyle lat. Nie? O nie, spadłem jeszcze. O nie, jestem beznadziejny. Święty ogień. Święty ogień. No, więc tak jak widzicie, tak właśnie wygląda niebieski ogień. No i on się robi niebieski, myślicie, kiedy staniecie po prostu, czy staniecie, podpalicie po prostu ten blok. Okej, okay, lecimy dalej. Jesteśmy teraz koło niebieskiego lasu, a tutaj jest już czerwony. Właśnie tutaj się zaczynają już drzewka czerwone. Więc to. Tak jak co? A to są te pnącza, to są pnącza, stary. Do czego one są? Dokładnie to nie pamiętam, bo naprawdę tyle rzeczy. A popatrz, a tutaj dealer, popatrz, a patrz to. No. Patrz na mnie. A z tego masz takie deski. Ej, one są ładne. Te deski są ładne. One są ładne. Jakby, ja wiem, ogólnie połączenie jakby, fajne to jest. Fajne. Jest magiczne. Bardzo fajnie, że to dodali. Tego pokoju ekstra. Mi się bardzo podoba. Ale ja tak bardzo chcę sadzonki tego mieć. Są tego sadzonki? A wiesz co? Kurczę, akurat co do sadzonek to nie pamiętam. Tutaj sobie nie przypominam. Mega chcę. To drzewo jest naprawdę ładne. To niebieski. O, a tu jest drugi nowy grzyb, stary. Okej, zaraz zobaczę. Na razie muszę pozbierać to jeszcze. Dobrze. Okej. I czy z tych... Te dźwięki nowe. Jakie są czyste, tak. Nie? Jest naprawdę dużo nowych dźwięków. Fajnie to wszystko brzmi. A to są zbrodawkowe drzewa, nie? Gdzie? Netherward block. Ej, to już kiedyś było, Netherward block. Tak, to już było. Gdzie ty jesteś? No to teraz tego są drzewa zrobione. O, cool, cool. No, bardzo cool. Czy coś tutaj jest jeszcze, co by mogło nas zainteresować w tym czerwonym lesie? Nie było tak fajnego update'u dawno, bo nie kojarzę jakiś fajniejszy update nawet. No, update oceanów, które jakby to było okay. Coś w tym stylu, czyli wypełnienie jakiejś takiej nudnej luki w Minecrafcie, nie? No ale ocean, nie wiem, stary, nowe jakby wiesz, elementy Netheru, to było coś, co było tak bardzo potrzebne. No, jakby do oceanu tak się nie łazi, bo jakby... Teraz ten Nether naprawdę stał się magiczny, możecie pisać w komentarzach, co wy o tym myślicie,
jak wam się podoba. Ale spokojnie, tak. To jeszcze nie wszystko, ponieważ jeszcze dzisiaj mam ambicje pójść do jeszcze jednego biomu. No, jeszcze jest jeden biom? Tak, jeszcze jest jeden biom. Ekstra. Więc w sumie, dobra, ja go poszukam z Zillerem i zaraz wrócimy. A tutaj, żebyście sobie zobaczyli, jak te lasy potrafią fajnie wyglądać w momencie, kiedy panują się one na takim, wiecie, typowo dużym obszarze. Popatrz, Ziller, czy to nie wygląda fajnie, bo tamte lasy... Uważaj, lawa! Wiem, właśnie nie wiem czemu. Dobra, nieważne, coś mapa się chyba nie nadąża generować. No więc naprawdę super to wygląda. Tutaj właśnie przed nami jest ten biom, o którym mówiłem. To jest właśnie to, czyli to jest biom stary z kościami. Tutaj no jest pełno Soul Sanda i tego... Soul Sanda drugiego. Powiedz mi, czy da się z... Ej, nowy tak. dźwięk kości. Tak, jest nowy dźwięk kości. Da się z tego zrobić bone milla. No słuchaj, ze szkieleta to dostajesz jedną kostkę, ale nie? A tutaj... mówię, że były, wiesz, takie struktury podziemne z kości. Aha, ale to mało ich stary było, no, co ty? No, a tutaj rzeczywiście, ale też ten biom długo szukaliśmy. Tutaj naprawdę to bardzo fajne jest. No, naprawdę mi się podoba. Ale to jest najrzadszy z tych biomów wszystkich, nie? Takie mam wrażenie. Jakby, nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że ten biom faktycznie może być rzadszy, bo po drodze widzieliśmy dużo niebieskich i czerwonych lasów, ale to naprawdę było trudno znaleźć. No, w sumie. Ja tutaj sobie zbiorę taki zapas kości na całe życie, naprawdę. Wy nawet nie wiecie, jak jestem zadowolony, że jest w ogóle możliwość tyle kości zebrać. Mi się tak podoba mgła niebieska w leterze, jest cudowna. No, to też jest takie fajne, nie? Takie przełamanie tego czerwonego. Co? Jedna jest sprawa. No? Bo było difficulty peaceful. Serio? Tak, zastanawiam się, czemu o kurcze! O kurcze, faktycznie, ej, bo tutaj na tym biomie jest pełno gastów! O nie! O nie, stary, ja się muszę zakopać! O nie! O nie, ile gastów! No, stary, co ty no, zrobiłeś? To był... Czemu jest tak spokojnie na terenie, że tak gastów był już 50 minut? No, no. Nic nie zabiło. A dodatek, nie wiem, ja powiem wam, że byłem taki pochłonięty tymi biomami, że nawet nie pomyślałem o tym. O mój Boże, ja tak samo, wow! Dlatego mi tak podał ten nether, jest fatalnie, do tego wrócimy. O nie, stary! Przechlapane! Dobra, ale a nie, przecież ja mam przecież jeszcze łuk. Dobra, o nie, co jest, dobra, mam totalnego zeza. Dobra, zbiję gasta. O, mam wszystkie gasy na hita, stary. Łuku? O, tak, ale mam dobry łuk. O nie, też mam na hita. O nie, o nie, o nie! O, poleci, trafi go, trafiło, nice! Nice, nice. Ale ty, taki walki z gastami to ja jeszcze nigdy nie miałem. O nie. Jest to dużo, ale super. Ej, ja wiem, dlaczego ich jest dużo, stary, bo to jest jakby taki cmentarzysko netheru, wiesz, o co chodzi? Tak, tak, też tak się myślę. Niebieski ogień, duchy, to wszystko się łączy w całość, okej? Okay? Ej, ale wiesz co... super, mam dobry łuk, jest mega fajnie walczyć z tymi gastami. No. O nie, ale ja mam zeza, jak to się dzieje? Ej, co jest? Wiesz, tą kulę trafiłem, przeleciała przez niego. Co? Mam coś jeszcze. Co masz? Jakiś słup. Ej, wiesz jaki? Co? Weź chodź do mnie. Okej, okay. A mam się cofnąć, tak? Nie wiem, stary, bo się oddzieliłem. Au, au, parę się zginę. O nie. Dobra, ja już wiem, gdzie ty będziesz. Ej, tu są jeszcze szkielety! To jest, bo ja znalazłem taką strukturę, wielki słup. Wielki słup? Ej, tak. Widzę! Stalagmit jakiś taki, nie? Tak, tak. Ej, co jest? Ej, co jest? Ej, co jest? Halo? Ej, co te szkielety tak szybko biegają po tym Soul Sandzie? Coś tu jest nie tak. Wiem, ja wyszedłem. Zabij te gasty. Ej, coś jest nie tak, stary! To jest ostro nie tak! Jest, to jest pełno tych gastów. Czy ja go tam trafię? Nie trafię, ale miałem przez chwilę nadzieję. O nie! Co jest? Ej, dobrze, że sobie wziąłem tak dużo strzał. No ja naprawdę. Też mam strzał, ale ja prawie nie żyję. Bo ja nie spodziewałem się, że kurczę, tu będzie aż tak trudno przetrwać. Ej, ale tu jest przechlapane. Ej, stary, tych gasów tu jest za dużo, ja nie dam rady. Ja się muszę zakopać pod ziemię. O nie! O nie! O nie! O nie! Zginąłem, stary! Zginąłem, stary! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie, dobra, stary, ja wiem, co zrobimy. Ja wiem, co zrobimy. No niestety, musimy zrobić tak, że ty wejdziesz, a ja się ciebie tepnę. Bo innej opcji... Słuchaj, ty umrzesz, ale ja przeżyję z itemami naszymi. Czekaj, jeszcze nie wchodź, bo najpierw muszę iść do netheru. Ale tragedia, o nie. Przecież miałem diamentową zbroję, ja byłem takim kozakiem, ja byłem pewien, że po prostu nic mnie nie ma szans ruszyć w tym netherze. A tu... było kolorowo, ale się skończyło. Przez chwilę było kolorowo, jakby. No cóż, słuchajcie, niestety sprawa wygląda w następny sposób. Ja niestety chcę dobiec i to ogarnąć, ale miejsce na kamerze mi się kończy, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście i w następnym odcinku dowiecie się, czy odzyskaliśmy swoje itemy. Więc bawcie się dobrze, trzymajcie łapka w górę, subskrybujcie kanał, filmy codziennie, no i pa pa!